To nie miejsca tworzą klimat, ale ludzie. Cieszę się, że będę mógł na to powitanie lata odrobinę czasu spędzić tu z Wami i przejąć od Was trochę tej pozytywnej energii. Zarażajcie nią wszystkich, mówił do uczestniczek i uczestników letniego pikniku prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Impreza miała miejsce w ogrodzie Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów przy ulicy Staszica. Centrum Aktywności Seniorów prowadzone jest od 2013 roku przez częstochowskie Amazonki. W ramach centrum prowadzą one dzienny dom pomocy społecznej przy ulicy Staszica 10 dla osób w wieku senioralnym oraz starszych z niepełnosprawnością. Obok m.in. terapii zajęciowej i działalności klubu seniora prowadzące centrum organizują właśnie takie imprezy integracyjne jak ta, która odbyła się 21 lipca.